dobra, to może jak już kręcimy te vlogaski, to oprowadzę was po firmie. Tak, to tutaj, Twardowskiego 9. Także jesteśmy na miejscu, wbijamy. Elo, tutaj Kamila, witam bardzo serdecznie. A to jest moja firma, Infro Akademia. Może zacznijmy po kolei. Pokażę wam wszystko w tej firmie, jeżeli chodzi o koszta. Dzisiaj tego nie zrobię, gdyż muszę to wszystko tak podliczyć. Ile kosztuje zbudowanie własnej sali? I pewnie tak nazwie się vlog o części drugiej, jeżeli chodzi o to, jak powstała ta sala. A dzisiaj skupimy się na tym, żeby pokazać wam tę salę od A do Z. Co tu zostało wsadzone? Jak to działa? Także po kolei. To jest Inflow. Inflow posiada 180 metrów kwadratowych. Wysokość do sufitu to 4 metry, niestety z punktami, gdzie jest niżej, tak jak na przykład nade mną. Ta coś a la klimatyzacja. Są też inne rury, które przebiegają pod sufitem, co powoduje, że w niektórych miejscach jest około 3,5 metra. Przy tym bodajże jest chyba 3,20, nie jestem pewien do końca. Jednak to nadal wystarcza, żeby tutaj szaleć, robić salta, a nawet robić podwójne salta. To miejsce jest to dość kulminacyjny punkt. Mówię tutaj o tej ścianie, ponieważ jeszcze w listopadzie, kiedy odbierałem ten lokal, to były dwie różne sale. Tutaj była sala około 100 metrów kwadratowych, tamta sala miała około 80, czyli była po prostu mniejsza, ale uznałem, że czy posiadanie tego, czy tego, to jest nadal mało, a robienie też tutaj ściany, żeby przykładowo tutaj prowadzić zajęcia parkour, a tam zajęcia z gimnastyki, nadal mi się to nie widziało, ponieważ w momencie, kiedy ktoś chciałby przechodzić ze strefy do strefy, musiałby wychodzić jednymi drzwiami, a drugie też by się przydały do tamtej sali, więc nie pasowało mi to i tu była niszczona ściana, co spowodowało, że ten lokal się zrobił naprawdę duży. Przy tym ucierpiała też kamera, aparat, który nagrywa w tym momencie i jak widzicie żyje. Fajnie. A tutaj znajdują się szatnie. Niebieska szatnia damska, zielona szatnia męska. Proste pomieszczenia, jakby zadanie było proste, żeby odróżnić szatnię, która. Jest szatnia zielona, tu szafki niebieskie, ale tutaj też są szafki niebieskie, a tu jest szatnia niebieska. Proste i na temat, a tutaj. W trakcie treningu można jak najbardziej odpocząć u mnie. I w sumie po treningu, i w sumie też rodzice, którzy przyprowadzają swoje dzieci na trening, mogą również tutaj siedzieć. Teoretycznie miałem dobry pomysł na to, aczkolwiek powoli mam wrażenie, że to zaczyna bardziej przeszkadzać niż pomagać, ponieważ dzieci patrzą na rodziców, chodzą do nich i tak dalej. I myślę, że docelowo ta strefa zniknie, tym bardziej, że pierwotny pomysł był taki, żeby podzielić tą salę na 3 strefy. No ja wiem, sala nie jest duża, ale ja to nazywam strefami. Na końcu strefa parkour, na środku strefa gimnastyki, a tutaj strefa ninja, czyli będzie też jakaś klatka, możliwe, że też drobinka Salomona, jakaś rampa skośna, ale to wszystko po kolei, bo to nie jest niestety tanie. I tak jeszcze dopowiadając o tej strefie, to ta konkretnie strefa kosztowała mnie dosłownie 200 zł. No niby dużo, nie dużo, ale stoły kosztowały mnie 100 zł, krzesła 4 sztuki to kosztowały mnie około 50 zł i około 50 zł kosztowały mnie te obrusy. Także tak, krzeseł ogólnie kupiłem więcej, tylko że są też w szatniach, przed salą, fotele i kanapa jest za darmo. Tylko musiałem sobie ją pojechać, zrzucić z czwartego bloku, z czwartego piętra bloku, przewieźć, wnieść tutaj, umyć i postawić. Spoko opcja. No to myślę, że przechodzimy do jednej z dwóch najciekawszych stref na tej sali, czyli strefa gimnastyki. Póki co nie dzieje się tutaj bardzo dużo, w sensie nie ma bardzo dużo sprzętu, aczkolwiek docelowo będzie. Mamy airtracka 6 na 2 metry, jest drugi airtrack 6 na 1 metr, który jest aktualnie schowany.
Mam wałek air rolla tak zwanego, który jest tam w worku, który jest również spakowany, bo przewoziłem go ostatnio. Są kostki bambino, materace. Dwa materace 10-centymetrowe, dwa materace 5-centymetrowe, dwa materace 20-centymetrowe. Teoretycznie jest jeszcze jeden materac 10-centymetrowy, ale używam go cały czas na strefie parkour w jednym punkcie, na wypadek, gdyby ktoś chciał zeskakiwać. Co jeszcze? No generalnie te materace dość mocno krążą, w zależności co też robię na zajęciach, ale fajnym punktem podoba mi się to, że na końcu airtracka te materace zawsze tam są, ponieważ jakby one same w sobie już pokazują, już tam mówią w twojej głowie, idź tam coś zrób. I tak zrobimy. Cała sala nie jest duża, ale od czegoś trzeba zacząć. Na tej strefie gimnastycznej chciałbym też mobilny drążek. Na zasadzie, że tak jak jest w gimnastyce, montuje się z jednej strony ertraczka, z drugiej strony ertraczka stelaż, wychodzi i że sam drążek może być nad ertrakiem, typowo pod zajęcia dla dzieci, żeby ten drążek był mniej więcej na wysokości mojego brzucha, mojej klatki piersiowej, żeby dzieciaki ćwiczyły wymyki, odmyki, różnego rodzaju jointy i inne elementy, które mogą fajnie podziałać. Punkt kolejny. Ściana, która też jest rzadko używana z tego powodu, że nie mogę znaleźć odpowiednich karteczek do przylepiania. Jeżeli znacie jakieś dobre kartki, które się trzymają w ściany, dawajcie linki, Allegro, cokolwiek. Bo chciałbym tutaj, żeby wszystkie dzieciaki z parkouru podpisały się widocznym markerem. Hyc na ścianę jak najwyżej. Tam jest ogólnie taki jeden mój punkcik, który jest. To pełne metry, czyli tutaj mamy metr, tu mamy 2 metry, troszkę nade mnie. Tam mamy 3 i mniej więcej najwyższy punkt to jest coś około 3,60. Tutaj znajduje się tajna komnata Davida Bella. A czemu Davida Bella? A dlatego, że jakby ktoś dobrze się rozpędził, wybił z tej rury, no to legendarny underbar jest do zrobienia. A tak na poważnie, to tam jest docelowy socjal, który nie jest aktualnie socjalem. Znaczy, coś tam się dzieje, ale bardziej są to rzeczy po budowie sali, które jeszcze nie zostały uporządkowane w dostateczny sposób. W socjalu. Wow. Tak, styropian do wyrzutu. Trochę sklejki, trochę wszystkiego. Jest blat. Skawka. Tak, panie firmo, zapłać mi za lokowanie. O, i tutaj jeszcze jest coś fajnego. Tutaj mamy sticky, które będą przyczepione do ściany i uwaga, coś pięknego. Czy wymienicie wszystkie? Uwaga, 1, 2, 3, 4, ten ziomeczek, 5, 6, 7, 8, wow, ostrość, 9, a dobra, przepraszam, 11 i tutaj cyk. Dajcie znać, czy ogarniacie wszystkie te osoby. Może być w komentarzu od 1 do 11. Kto wypisze, wygrywa złoty medal. Tak. Szczególnie o, z tym panem. Bardzo się cieszę na to zdjęcie. Dobra, przechodzimy dalej. No i dobra, została nam ostatnia strefa. Chyba najważniejsza w tym miejscu. No bo jest to pierwsza sala parkour w Rzeszowie, jak i na Podkarpaciu tak naprawdę. A do tego jest to pierwsza sala parkour, którą zaprojektowałem, którą zbudowałem, którą prowadzę i nazywa się Inflow, Akademia Sportu w Rzeszowie. Tak jest. Co mam o niej powiedzieć? Ogólnie strefa jest zbudowana na tyle, na ile mogłem poświęcić budżetu, ponieważ chciałbym jeszcze ją troszeczkę rozbudować. Ja wiem, jest mała, ciasna, ale jeszcze można tutaj zmieścić kilka rzeczy, które mam w zanadrzu w głowie, aczkolwiek aktualne ceny wszystkiego po prostu niszczą mój łeb. W każdym razie, ja na tej firmie jeszcze, uwaga, nie zarabiam. Cieszę się, że jestem na tyle przedsiębiorczy, jeżeli mogę tak to nazwać, że przynajmniej wychodzę na zero od drugiego miesiąca.
w sumie czwartego było gorzej, ale tak, no wychodzę mniej więcej na zero. Co ta strefa ma w sobie? Przede wszystkim mureczki, rureczki, jest skrzynia. Mam overcomy, z czego jestem bardzo zadowolony. Overcomów sztuk 5, czyli są dwa chodniczki, dwa voltowe i jedna ściana. Ta strefa tutaj pochłonęła sporo czasu. Tak naprawdę otworzenie tej sali od momentu wejścia na nią do momentu wystartowania potrwała 2 tygodnie. 2 tygodnie poświęcone na tak naprawdę pomalowanie, na budowę, tylko budowa to też była firma ja. Na zasadzie wszystko wyceniłem, wymierzyłem, poszukałem, kupiłem, przywiozłem, ale tutaj już wnoszenie to też ja, ta każda podłoga to też ja. Wyobraźcie sobie, że tutaj to jest jeden puzzle, 1 m2, metr na metr, puzzle. Jeden taki puzzle waży 10 kilo. Tych puzli łącznie tutaj rozłożonych jest 160 sztuk, 1,5 tony. Śmieszne. 1,5 tony zostało tutaj wniesione w samej podłodze, do tego drewno, do tego sklejka. No generalnie koszta, generalnie czas, generalnie siła i 2 tygodnie budowy. Na sam start nie było recepcji, na sam start nie było tak naprawdę połowy tych rzeczy, które są teraz, bo to wszystko dochodziło z czasem. W każdym razie, jak wyglądała budowa? Filmik z budowy jeszcze będzie. Ten taki drugi, miało być ich więcej, ale zepsuł mi się aparat na pierwszym odcinku. O, na tym malutkim kawałku można spojrzeć, jak to zostało zbudowane. Jest stelaż, podstawa, sufit i podpórki. W zależności od długości, w zależności od wielkości przeszkody, podpórki były raz częściej, raz rzadziej, czasami co 25, czasami co 30, czasami co 35 cm. I na każdej z tych podpórek, jak widzicie, kątowniki. Kątownik z jednej, kątownik z drugiej. Kątownik z jednej, kątownik z drugiej. Tak samo u góry. I każdy kątownik na 2 śruby z jednej strony był przyczepiany. O, tu widzę z jednej. Haha. Czyli tutaj już chyba było na wykończenie, ale tam widzę dwie. Tam już widzę dwie, że są po dwie. Tak być powinno. 2 śruby z jednej, 2 śruby z drugiej. Jakby na jednej ścianie, na drugiej ścianie. I tak na każdej. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. No i teraz uwaga. Przejdę do kosztów, ale to będą dzisiaj takie strasznie ogólne koszty, a jak będziecie chcieli znać więcej, jak to po prostu wyglądało, bo pewnie, jak mówię, teraz będę wyliczał wszystko z pamięci, a jak będziecie chcieli pełne koszty, to wtedy powstanie druga część w ogóle, jak otworzyć własną salę parku. Dokładnie tak. Więc, jeżeli chodzi o rury, około 80% tych rur miałem wcześniej, więc jakby tego nie liczę. Rury, które dokupiłem, kosztowały mnie około 600-700 zł. Tak, więc drewno wewnętrzne, czyli to konstrukcyjne, kosztowało mnie 3000. Jeżeli chodzi o obicia sklejkowe, 2000, czyli tak naprawdę za konstrukcję drewnianą mamy 5000, ale nie ma tutaj wliczonych śrub, kątowników, wkrętów ciesielskich, dalej. Overcomy kosztowały mnie 13 tysięcy, no prawie 13, czyli mamy 19 tysięcy. Dalej, idziemy w stronę materacy i skrzyni, kolejne 5 tysięcy dochodzi, czyli mamy 24. Cała sala była malowana. Były malowane białą farbą, były różnego rodzaju też wzory, więc myślę, że farby tutaj poszły za około między 300 a 500 zł, ale... Rzecz kolejna, do firmy kupiłem również laptopa o wartości około 3,5 tysiąca, czyli mamy 35, zaokrągłem. W to wchodzą klocki Bambino, czyli 1000 z hakiem, czyli mamy szafki do firmy. Jedna szafka bodajże kosztowała mnie 1300, bodajże, ale też nie pamiętam, powiedzmy 2600. To mamy 38,5 ponad, no ale liczymy 38,5. Tak. Przed budową firmy kupiłem kilka sprzętów do budowy firmy, czyli tak naprawdę kupowałem wkrętarkę, kupowałem wiertarkę udarową, żeby wbijać się w ściany, kupowałem wyżynarkę.
tutaj weszło bodajże 160 klocków i śruby pod opony i opony też kupowałem, wkręty. Tutaj jakby palety miałem, ale palety też kupiłem w jakiś sposób, tylko że wcześniej. No to wszystko generuje jakiś mniejszy lub większy koszt i tak naprawdę budowa tej sali to myśl, a ten materac, który tam leży, ten siódmy parkurowy, o którym mówiłem wcześniej, on również był kupiony przed salą, dosłownie z miesiąc przed otwieraniem sali, więc to kolejny jest koszt. Myślę, że spokojnie takich kosztów firmowych jest około 55 do 60 tysięcy. I tu się na przykład tworzą naprawdę duże koszta. Tak jak mówię, ja tego nie liczę już w tym momencie wszystkiego, chociaż trochę żałuję, bo wtedy miałbym dokładny pogląd, ale nadal jestem w stanie to wyliczyć, bo lista zakupowa Allegro, jakieś różnego rodzaju projekty, wypisywanie w Wordzie, Excelu, wszystko tak naprawdę przed otwieraniem firmy było. To jest robota, którą zrobiłem sam, czyli tak naprawdę otworzyłem firmę sam, bez firm zewnętrznych. Gdyby to miała przyjechać jakaś firma, która miałaby mi budować taką strefę, która miałaby mi, nie wiem, kłaść podłogę, malować ściany, każda taka firma, ona by nie brała za daną usługę w setkach, tylko tak naprawdę w tysiącach, więc gdybym nie był człowiekiem samodzielnym i nie testował wcześniej różnych rzeczy, bo jakby to był mój cel, że tak naprawdę rok wcześniej, półtora roku wcześniej już starałem się robić pewnego rodzaju operacje powiązane z budową przeszkód, co jest jakiś tam taki poradniczek prosty, ale wiedziałem, gdzie popełniłem błąd z budową tej skrzyni. Tak to wygląda. Może interesuje Was kubek Inflow? Tylko 3 dyszki. Wysyłam już dzisiaj. Piszcie. Kubki Tomilao też będą. Do tego kubka Inflow dorzucam darmową wlepkę Tomilao. Dobry gratis. Nie pożałujecie. Także dajcie znać, co uważacie. Dzisiaj było mniej skokowo. Starałem się to wszystko ubrać w konkrety, ale postaram się dużo szybciej nagrać kolejnego vloga, bo dzisiaj się troszeczkę spóźniłem. Dzisiaj. Vlog miał być wczoraj. Ja nagrywam dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela, 1 maj. Vlog miał być w sobotę, 30 kwietnia. Tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że mniej więcej dowiedzieliście się, jak coś takiego powstaje. Dużym ogółem, bo dzisiaj mówiłem dużym ogółem, ale mogę też zrobić konkrety, żebyście wiedzieli, jak to zbudować. A jak na tym skakać, to również już wiecie w poprzednich vlogach oraz również następnych. Także trzymajcie się ciepło. Boże, co się dzieje? Mało witamin. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, a jednocześnie zapraszam do skakania na Inflow. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć!